Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pamiętałyście o tym, co się teraz będzie działo i o mojej transmisji. Zaczekam chwilę na Was, żebyście się tutaj zebrały, chociaż część z Was, żebym jakby nie mówiła do samej siebie i do ekranu. Oczywiście prowadzę transmisję zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Dajcie tylko znać, czy mnie słychać, bo że mi widać, to wiem, że mi widać, bo sama siebie chyba widzę. Natomiast czy mnie słychać? I od razu, jak już jesteście, to czekając na inne pozostałe mamy, chciałam Wam takie pytanie zadać. Najlepsza mama na świecie, czyli jaka według Was? To jest tytuł dzisiejszej transmisji i chciałabym, żebyście mi napisały, co Wy o tym uważacie. Jaka jest odpowiedź? Najlepsza mama na świecie, czyli jaka? To będzie potrzebne do jakby podsumowania. Moja, no dobrze, okej. Okay. Piszcie, ja potem te wszystkie odpowiedzi sobie zbiorę. Tutaj widzę, że na Facebooku moja, o, też moja. No dobra, ale bo pytanie jest takie, czyli jaka to jest ta najlepsza mama? Czyli Wasza mama, jeżeli Wasza mama jest najlepsza, to jaka ona jest? I dlaczego ona jest najlepsza? Wyspana, poświęcająca czas dziecku, kochająca, dająca poczucie bezpieczeństwa. Piszcie, kochane, piszcie, zbierajcie się i za chwilkę ruszamy już konkretnie z tematem, ale tak jak mówię, potrzebuję trochę tych odpowiedzi do tego, żeby później się do nich odnieść. Najlepsza mama na świecie, czyli jaka? Jaka to jest ta najlepsza mama? O, Kasia napisała na Facebooku, że jest ok, czyli mnie słychać. Super, fajnie. Dobra. To Wy słuchajcie, powoli piszcie, jaka to jest ta najlepsza mama. Wyrozumiała, jest następna odpowiedź, dobra. Która jest sobą i dba o swoje pociechy. Dobra. Cześć Beatko, Beatka Macha tutaj na Facebooku. Nieidealna, napisała Asia. Dobra. Super, cierpliwa. Dobra, dziewczyny, piszcie w takim razie, piszcie jak będziecie chciały jeszcze Wasze odpowiedzi i później do nich wrócimy. A tymczasem będę sobie oczywiście zerkała, bo ja słuchajcie zrobiłam 5 stron sobie notatek tutaj, żeby Wam wszystko powiedzieć, żeby mi nic nie umknęło. Macierzyństwo. No jest to jedna z najtrudniejszych ról życiowych, tak? Zarówno dla mamy, jak i dla taty, no ale głównie dzisiaj rozmawiamy o mamach, bo jest dzisiaj nasze święto. Mam w ogóle nadzieję, że dzisiejszy dzień spędziłyście pięknie, cudownie z Waszymi dziećmi, że dostałyście wzruszające życzenia i że ten dzień Wasz dzisiaj był taki, jaki chciałybyście, żeby był, jaki chciałyście, żeby był. To mam taką nadzieję. Mój taki był, mój w ogóle był bardzo intensywny cały weekend. Także, kurczę, no fajnie jest być mamą, naprawdę, prawda? No i tak, to jest jedna z tych najtrudniejszych kobiecych ról, tak naprawdę. I ona się wiąże z różnymi emocjami, które przeżywamy, z różnymi sytuacjami. Są oczywiście wzruszenia, takie jak pewnie dzisiaj przeżywałyście, jak jakaś tam radość, miłość, zadowolenie i tak dalej. No ale też są rozczarowania pewne. Są wyrzuty sumienia, jest poczucie winy, są trudności, z którymi my się spotykamy. I jedną z takich trudności dla nas jest to, że kiedy naszym dzieciom się coś nie udaje, kiedy nasze dzieci popełniają błąd, ponoszą porażkę, mają jakieś trudne chwile, coś trudnego przeżywają, to my się czujemy bezpośrednio za nie odpowiedzialne. I tutaj ważne w tym zdaniu jest to, że my się czujemy odpowiedzialne, co nie znaczy, że my jesteśmy za wszystko odpowiedzialne, bo nie jesteśmy. Nie jesteśmy, słuchajcie, w stanie wziąć odpowiedzialności za wszystko, co się w cudzysłowie złego lub trudnego przytrafia naszym dzieciom. Nie jesteśmy zwyczajnie w stanie. Nam towarzyszy takie poczucie, dlaczego w ogóle tą bezpośrednią odpowiedzialność bierzemy i my, słuchajcie, mamy takie poczucie, że my
nie dałyśmy rady uchronić tych naszych dzieci przed tym, co je spotkało, tak? I ja w minionym tygodniu kilka razy podkreślałam, był post, były komentarze pod tym postem, mówiłam na stories, mówiłam na transmisji live, którą prowadziłam w piątek, że nie, my nie mamy fizycznie po prostu takiej możliwości, żeby uchronić nasze dzieci przed tym wszystkim. Nie mamy. Te z Was, które jakby nie czytały na przykład mojego posta, to zapraszam, bo ja pisałam w tym tygodniu takiego posta dotyczącego tego, że sama nie dałam rady uchronić mojego dziecka przed trudną sytuacją, przed upadkiem i sama miałam takie no, poczucie niefajne, poczucie, uczucie i tak dalej. Także zachęcam Was, tutaj już nie będę teraz bardziej tego rozwijać, bo to już było, więc nie chcę się powtarzać. No i też dlaczego tak się dzieje, że my to wszystko jakby bierzemy na tą odpowiedzialność, że my traktujemy to wszystko jako swoje błędy i tak dalej? Dlatego, że my traktujemy tą rolę matki jako taką misję, życiową misję. I to jest tak, stwierdziłam, że jakby to, co Wam teraz powiem, natchnęło mnie, bo prowadzę taką konsultację, jedną z kilku obecnie, równolegle. I to, co jedna z tych mam napisała ostatnio do mnie w mailu, pomyślałam, że muszę to Wam dzisiaj powiedzieć, bo myślę, że więcej jest Was takich, które mają takie poczucia, odczucia i się z tym zmagają. Że to jest, słuchajcie, tak, że my przyjmujemy uwagi dotyczące, wiecie, naszego zachowania, naszego wyglądu nawet, dotyczące różnych ról, które my odgrywamy, czyli roli żony, partnerki, przyjaciółki, każdej innej roli. I my, nawet jeżeli tam faktycznie coś jest nie tak, że gdzieś tam mamy problem i ktoś nawet tą uwagę nam zwraca, czy coś tam porusza i co faktycznie jest realnie się dzieje, to my mamy taki dystans do tego jeszcze. Natomiast jeżeli ktoś nam zwróci uwagę dotyczącą nas, ale jako mamy, dotyczącą macierzyństwa, to te uwagi powalają. I one uderzają w nas po prostu jak piorun, i bolą jak nic innego. I jestem przekonana, że tak czujecie, że tak jest, że jeżeli temat jest jakiś poruszany i dotyczy właśnie on Was jako mamy, to jest po prostu, słuchajcie, taki strzał w serducho, że bardzo ciężko sobie też z tym poradzić i zupełnie się po prostu czujecie wtedy no też takie, wiecie, pozbawione trochę też takiej mocy, żeby o tym rozmawiać, żeby walczyć i tak dalej. I tak po prostu jest, słuchajcie, że my tak to traktujemy, tak to przyjmujemy, że no niech tylko ktoś nam zwróci uwagę na temat tego, jaką jesteśmy mamą i się po prostu wiecie. Dlatego też tak bardzo nam jest ciężko walczyć z tą presją otoczenia, z tą taką obawą i lękiem przed oceną innych. Przed oceną innych mam na placu zabaw, przed oceną innych mam gdzieś indziej, przed oceną naszych rodziców, naszych teściów i tak dalej. No bo ta rola matki jest dla nas tak kosmicznie ważna. I takie moje mój przekaz, który bym chciała, żebyście Wy zapamiętały jakby z tej dzisiejszej transmisji, jeden z wielu oczywiście, to jest taki, słuchajcie, żebyście Wy macierzyństwo traktowały właśnie jako ważną rolę, którą po prostu odgrywacie w życiu, a nie jako życiową misję. Bo to jest zasadnicza różnica i to bardzo wpływa na podejście nasze do tego, jaką my jesteśmy mamą, na podejście w ogóle nasze do macierzyństwa, na nasze podejście do dziecka. Niesamowicie to wpływa. Jeżeli my traktujemy to jako ważną rolę i ją odgrywamy po prostu, a zupełnie inaczej, jak traktujemy jako życiową misję. Dlatego, że jeżeli my traktujemy bycie mamą jako naszą życiową misję, to tutaj się pojawia ta presja bycia mamą doskonałą. Ta presja bycia mamą idealną. A jak wiemy, matka doskonała, matka idealna, to jest fikcja. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego pojęcia, nie ma takiej osoby, nie ma kogoś takiego jak matka doskonała, jak matka idealna. Tak? Co więcej, kolejny przekaz. Chcę, żebyście sobie pewnie wiecie, ale wiecie, jak to jest, że Wy wiecie, ale nie wiecie, ale zapominacie o tym i to Wam przysłania, różne rzeczy Wam przysłaniają tą myśl, że Wasze dziecko do prawidłowego rozwoju nie potrzebuje mamy idealnej.
nie potrzebuję mamy doskonałej. Naprawdę tego nie potrzebuję. I teraz chcę Wam powiedzieć takie trzy główne rzeczy. Z czym się wiąże to dążenie do ideału? Po pierwsze, my się bardzo skupiamy na co dzień na poszukiwaniu wyznaczników tego idealnego rodzicielstwa, tego, jakie ono powinno być, jaki to jest ten wyznacznik tego, że my byśmy były doskonałą, idealną mamą. I wiecie, to jest kolejna pułapka, dlatego że nie ma czegoś takiego jak idealne rodzicielstwo, bo tak jak każdy jest taką mamą, jaką jest, każdy jest takim tatą, jakim jest, każdy wychowuje swoje dziecko po swojemu, ustanawia tak naprawdę swoje jakieś tam normy, swoje wzorce, swoje zasady, granice i tak dalej. Oczywiście są pewne rzeczy, których warto poszukiwać, żeby się jakby edukować z tego, co sprzyja temu dobremu rozwojowi, co może pomóc w tym, żeby nasze dzieci były super fajnymi, fajnie wykształconymi, wartościowymi, dorosłymi osobami. Natomiast my się zatracamy trochę w tym i idziemy w poszukiwaniu tych wyznaczników tego idealnego rodzicielstwa, którego nie ma, ono nie istnieje. Jest jeszcze takie zagrożenie jedno, że my, dążąc do bycia tą idealną mamą, tam jest zachwiana równowaga pomiędzy troskliwą opieką, czyli pomiędzy bliskością, wsparciem, zaspokajaniem potrzeb dziecka, co oczywiście jest tak potrzebne do tego rozwoju i jakby to jest wszystko w porządku, a nadmiarową obecnością, a tą taką nadopiekuńczością. I nam się ta granica rozmywa, to jest bardzo niebezpieczne. Oczywiście my nie chcemy być nadopiekuńcze, my nie chcemy być nadmiernie troskliwe i wszystko nad, my tego nie chcemy. Ale dążąc do bycia tą idealną mamą i superową, no to my, słuchajcie, się w tym zatracamy. I dlaczego to jest takie ważne, żeby sobie tutaj zapalić czerwoną lampkę i zwrócić na to uwagę? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że okej, dziecko właśnie potrzebuje tej troskliwości, tej bliskości, zaspokojenia potrzeb, natomiast dziecko potrzebuje też poszerzania swojej autonomii. Dziecko potrzebuje tej przestrzeni do tego, żeby sobie sprawdzać, żeby sobie testować, żeby próbować, poznawać świat, rozwijać siebie i tak dalej. To jest jemu niesamowicie potrzebne do tego właśnie, żeby ono się fajnie, dobrze rozwijało. Ponadto nadopiekuńczość powoduje też szereg trudnych sytuacji, jeśli chodzi właśnie o rozwój dziecka, tak? Bo to są takie dzieci, które później są po prostu, tak, po pierwsze, są zależne od kogoś, bo tak Was jest bardzo dużo w ich życiu, że one po prostu się uzależniają od Waszej obecności i one nie mają tej możliwości poszerzania tej autonomii i stawania się odrębną jednostką, samodzielną, decydującą o sobie, stają się zależne od kogoś. I to nie tylko w dzieciństwie, to później się przekłada też na przyszłość, na dorosłość Waszych dzieci. Takie dziecko może mieć też lęki różne przed właśnie poznawaniem, eksplorowaniem i tak dalej. O, coś mnie, słuchajcie, olśniło, rozjaśniło, bo tutaj moja druga połowa właśnie tutaj, ale dobrze, to będzie mnie lepiej widać, tak? Także są te lęki, pojawiają się lęki, jeśli chodzi o, słuchajcie, sytuacje różne społeczne, tak? Opóźnienie dojrzałości to też jest jedno z ryzyka, dlatego, że takie dziecko, które nie ma tych szans, żeby samo gdzieś tam dojrzewać sobie po swojemu i to wszystko robić, no to będzie troszkę później dojrzewało. No i takie dziecko też często przejawia zachowania egocentryczne, tak? Bo jeżeli my jesteśmy nadopiekuńcze i my dajemy taki pełny fokus, skupienie temu dziecku, rozmywając te granice gdzieś tam pomiędzy ja a pomiędzy dziecko, no to dziecko uważa wtedy, że ono jest centrum wszechświata. Ono wtedy stawia siebie jako centrum, słuchajcie, po prostu funkcjonowania i ma wrażenie, że ono jest najważniejsze, że wszystko się mu należy, że świat się kręci wokół niego. To jest bardzo niebezpieczne. O tym mówię bardzo dużo. Jest jakieś serduszka lecą, ale fajnie. O tym mówię w transmisjach dotyczących stawiania granic dzieciom. No i teraz słuchajcie, kolejna bardzo ważna rzecz w tym dążeniu do bycia idealną mamą. Jeżeli my dążymy do bycia idealną mamą, to jest takie ryzyko,
I być może część z Was się tutaj nie zgodzi, sobie pomyśli, Boże, co ona gada, niemożliwe. Natomiast wiem, że jesteście tutaj, część z Was tutaj, to są osoby, które odnajdą się w tym, co ja powiem. Tylko, że też będą potrzebowały troszkę refleksji, zastanowienia i też wglądu w siebie. Mamy, które dążą do bycia idealną mamą, to są, nie chcę powiedzieć bardzo często, ale dość często, to są osoby, które nie czują się ważne jako kobieta. Nie czują się ważne jako w ogóle jako osoba, jako jednostka, jako człowiek, ale przede wszystkim jako kobieta. I my, takie te mamy, chcą podnieść swoje poczucie własnej wartości, w cudzysłowie, za pomocą dziecka. Za pomocą właśnie bycia tą idealną mamą. My chcemy poprawić to zdanie o samej sobie, właśnie będąc taką idealną mamą, bo my się wtedy czujemy ważne i potrzebne. I to nam podnosi to poczucie własnej wartości, tą samą ocenę. Natomiast to jest bardzo niebezpieczne, to jest bardzo ryzykowne, to nikomu nie służy, ani Wam, ani dziecku. Sprawdźcie sobie, czy tak jest. Jeżeli tak jest, to bardzo często jest tak, że to jest efektem tego, że my mamy bardzo niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa najczęściej, potrzeby dotyczące ważności i akceptacji przez naszych rodziców, przez osoby, które się nami opiekowały w dzieciństwie. To jest niezaspokojone i to się odzywa teraz, w teraźniejszości, jak my jesteśmy dorosłe i my sobie tę potrzebę ważności, akceptacji próbujemy zaspokoić dzieckiem właśnie, będąc tą mamą. I sprawdźcie sobie, jeżeli coś takiego macie, jeżeli Wam się w tym momencie zapaliła lampka, żeby sobie to sprawdzić, czy nie jest przypadkiem tak, że Wy, czy tylko dzięki dziecku czujecie się szczęśliwe? Czy jeżeli by Waszego dziecka na przykład nie było, to czy Wy też byście były szczęśliwe? Czy Wy nie uzależniacie swojego szczęścia od Waszego dziecka, od bycia mamą? Bo jeżeli Wy to uzależniacie od dziecka, no to tak jak powiedziałam, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i dla dziecka, i dla Was. Bo to się też wiąże z tym, że właśnie trudności dziecka traktujemy jako swoją porażkę. Jak dziecko się zachowuje niegrzecznie, to my wtedy uważamy, że jesteśmy złą mamą. Bierzemy to na siebie, że to jest nasz błąd. I to też jest takie ryzyko, że wiecie, jeżeli ja dzięki dziecku czuję się szczęśliwa, to też jeżeli jestem smutna, to też jestem smutna przez to dziecko. I wszystkie nasze emocje, wszystko co się z nami dzieje, uzależniamy wtedy od dziecka. I my po prostu budujemy swoją wartość na tym, co robimy dla dziecka. Wiem, że może dla części z Was tutaj to jest abstrakcja, o czym ja mówię, natomiast mówię o tym, bo wiem, że tak jest. I wiem, że dużo mam tak ma. I chciałabym Wam na to dzisiaj zwrócić uwagę, bo o tym się nie mówi, tak? A to jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie wypełniać swojego świata życiem dziecka. Żeby to nam nie przesłaniało jakby realiów, rzeczywistości, żebyśmy my żyły swoim życiem i to bycie mamą traktowały właśnie jako rolę. Rolę, a nie misję. Często przy okazji właśnie bycia rodzicem, trudnych emocji i tak dalej, powołuje się na ten przykład z samolotem i z katastrofą. Jak jest katastrofa, wypadają maski i zadaję pytanie, słuchajcie, komu pierwszemu nakładamy maskę? I to jest niby oczywiste, ale wiecie, że do tej pory się zdarzają odpowiedzi błędne. Dlatego, że komu zakładamy pierwszemu maskę? Sobie. Nie dziecku, bo my byśmy, wiadomo, że my byśmy chciały uchronić nasze dziecko, uratować je, żeby ono nie zginęło w tej katastrofie. Natomiast jeżeli my założymy dziecku tą maskę, a sobie nie, no to my zginiemy. A jak my zginiemy, to nasze dziecko sobie nie poradzi bez nas. Nie ma takiej opcji. Dlatego zawsze zaczynamy od siebie. Musimy żyć swoim życiem i musimy... Jakby wiecie, my musimy być w dobrej formie. Jeżeli my nie będziemy w dobrej formie, to my nie będziemy dobrym rodzicem, nie będziemy dobrą mamą. I ta nasza właśnie stabilność, ta nasza dobra forma, to jakby zadowolenie z siebie, dbanie o siebie, pewność swojej wartości,
niezależnie od tego, czy jestem, jaką jestem mamą, czy mam dziecko, czy nie mam dziecka, pewność swojej wartości i samoocena, myślenie o sobie, to jest największa wartość, jaką Wy możecie dać swojemu dziecku. Największa wartość. Bo wtedy Wasze dziecko będzie z tego czerpało każdego dnia, będzie wyrastało na cudownego, fantastycznego człowieka. A propos też właśnie tego dbania o siebie i zaopiekowania się sobą w tym macierzyństwie, to była akcja, którą robiłam z Magdą Gajewską z Mom's Life. Mam czas dla siebie. To była akcja, być może pamiętacie, być może nie. Ona jest w postach, gdzieś tam możecie sobie do niej dojść. To była akcja, w której my pokazywałyśmy Wam, jak bardzo ważne jest to, żebyście Wy o siebie dbały. A bardzo często jest tak, że o siebie nie dbacie. Dlatego, że jakby to dziecko jest najważniejsze i Wy o sobie zapominacie, zwyczajnie. Często też nie dbacie o siebie, bo po prostu nie macie czasu i tak dalej, bo macie za dużo tego wszystkiego na głowie. Natomiast słuchajcie, być może część z Was się nie zgodzi, być może część z Was się może poczuje urażona. Natomiast ja uważam, że wszystko się da. Że wszystko jest kwestią organizacji. Że naprawdę można wszystko zorganizować. Część nam zajmie mniej czasu, część nam zajmie więcej, w część trzeba włożyć więcej wysiłku, w część mniej. Wiele rzeczy trzeba odpuścić. Trzeba się nauczyć odpuszczać, ale wszystko się da. I to dbanie o siebie powinno być dla Was priorytetem. Bo jeżeli Wy o siebie zadbacie, to tylko wtedy przecudownie zadbacie o swoje dzieci. Naprawdę. A nie poświęcając się im bez reszty, bo wtedy to tak jak z tą metaforą dzbanuszka, o której też powtarzałam, powtórzę może, bo może część z Was nie słyszała. Wyobraźcie sobie, że jesteście dzbankiem. Jesteście dzbankiem. Jesteście pełnym dzbankiem. I nalewacie dziecku jednemu, drugiemu, jak macie dwójkę. Nalewacie mężowi, partnerowi, narzeczonemu, mamie, przyjaciółce. Wszystkim nalewacie. I co się dzieje po pewnym czasie? Jesteście puste. Wylałyście wszystko, a nie uzupełniłyście się. I Wy już nie macie czego dawać. Nie macie z czego nalewać. Z czego macie? Z dzbanka. Ale nie macie czego nalewać, bo w tym dzbanku nic nie ma. I wtedy już nie jesteście w stanie być tą dobrą mamą, bo nie macie zasobów. Dlatego to jest tak kluczowe i tak krytyczne, żeby o siebie dbać, dziewczyny. Przy okazji bycia też tą idealną mamą, nie mogę nie poruszyć tematu, słuchajcie, popełniania błędów i przypomnieć o tym, że w lutym stworzyłam akcję Jestem mamą, popełniam błędy. Luty był miesiącem takim, w którym ja przypominałam Wam, wrzucałam dużo różnych postów, mówiłam dużo różnych rzeczy na stories, że każda z nas popełnia błędy. Nie da się nie popełniać błędów. Każdy rodzic popełnia błędy, każda mama popełnia błędy. Nie ma takiej osoby, która tego nie robi. Błędy są naturalną rzeczą. I bardzo ważne jest to w tym popełnianiu błędów, żeby dać sobie na nie przyzwolenie, żeby nie pielęgnować w sobie poczucia winy, żeby nie pielęgnować w sobie wyrzutów sumienia. Dlatego, że poczucie winy i wyrzuty sumienia, one nam utrudniają bycie dobrą mamą. Bo się skupiamy w tym momencie tylko i wyłącznie na tym, co się stało, co popełniłyśmy, biczujemy się, a nasze dziecko już dawno w ogóle, wiecie, ono czeka na tą mamę swoją kochaną, uśmiechniętą, zadowoloną, która okej, popełniła błąd, przyznała się do tego, powiedziała dziecku o tym i idzie dalej. Znalazła rozwiązanie i jest się skupia na przyszłych działaniach, na niepopełnianiu przyszłych błędów, a nie tkwi w tym, co zrobiła. Nasze dziecko wtedy czeka na nas. Pamiętajcie o tym. Też jest taki post właśnie, jeden z tych kilku dotyczących tej akcji Jestem mamą, popełniam błędy. Właśnie taki, żebyście sobie wyobraziły. Nie będę Wam teraz mówiła tego, ale zerknijcie do tych postów lutowych. Tam są posty naprawdę bardzo ważne. Jeżeli macie problem z popełnianiem błędów, a w zasadzie z tym, co się dzieje później, po tym i co się dzieje z Wami w środku, wewnątrz, to zajrzyjcie tam. Koniecznie. No i co, tak słuchajcie, przechodząc trochę do podsumowania. Pamiętajcie o tym, że dziecko to jest odrębna istota. To jest odrębny człowiek. To nie jest, wiecie, część Was. To nie jest Wasza własność.
nie mamy nad dzieckiem pełnej władzy, nie mamy nad dzieckiem pełnej kontroli. Błędy dziecka nie równają się automatycznie temu, że to rodzic popełnił błąd. Dlatego, że my nie na wszystko mamy wpływ. I to, że nasze dziecko potknęło się, coś zrobiło, to nie znaczy, że my popełniłyśmy błąd. To nie znaczy automatycznie to, że my, to jest nasza porażka wychowawcza, że to nasz błąd wychowawczy. Absolutnie nie. Nie róbmy z dziecka projektu. Pamiętajcie o tym. Nie uzależniajmy ani siebie od dziecka, ani dziecka od siebie. Nie uzależniajmy się wzajemnie, bo jesteśmy odrębnymi istotami, mama i dziecko. Nie mamy wpływu na wszystko. Pamiętajcie o tym, że my nie mamy wpływu na wszystko. Teraz takich kilka też haseł takich już podsumowujących to, co powiedziałam. Haseł, które są bardzo ważne, może bym chciała, żebyście sobie gdzieś je zapisały, może sobie gdzieś zapisały gdzieś i powiesiły w ważnym miejscu, przypominały sobie je codziennie, każdego dnia i wiedziały o tym, że to, co ja teraz powiem, to nie jest tak, że ja Wam teraz powiem, a Wy od jutra będziecie to robiły, zastosujecie to, co ja powiedziałam. Nie, bo to, co ja powiem, to jest kwestia pracy. Bardzo ciężkiej pracy, bardzo długiej pracy, wymagająca nawet kilku, słuchajcie, tygodni, kilku miesięcy pracy. A też niejednokrotnie jest tak, że to jest praca, której Wy nie zrobicie same, tylko potrzebujecie do tego wsparcia specjalisty po prostu, osoby z zewnątrz. Po pierwsze, odpuśćcie presję. Odpuśćcie presję i bycie, jakby dążenie do bycia tą idealną i doskonałą mamą. Presję, którą trochę narzuca Wam otoczenie, musicie się nauczyć sobie z nią radzić. Ja Wam też na co dzień trochę pomagam w tym, mam nadzieję, wierzę w to bardzo, bo pokazuję Wam, jak sobie właśnie z tym radzić, żeby to otoczenie nie wpływało aż tak bardzo na nas, ale też presję, którą my narzucamy same sobie, bo sobie narzucamy. I wiemy o tym, prawda? Że sobie same narzucamy. Zadbajcie o siebie. Bardzo Was proszę, zadbajcie o siebie, o ten czas dla Was, o to, co wszystko powiedziałam, o te, żeby to było, nie wiem, słuchajcie, 15 minut, pół godziny każdego dnia, ale żeby było, żebyście Wy na bieżąco dolewały do tego dzbanka, żebyście Wy się napełniały, żebyście mogły jeszcze więcej, jeszcze fajniej dawać. Dlaczego to też jest ważne? Dlatego, że jeżeli Wy to robicie, to wtedy jest o wiele mniejsze ryzyko, że będą się pojawiały trudne emocje, że będziecie na dziecko krzyczały, że będziecie się złościły na dziecko, że będą te wszystkie trudne sytuacje. Bo jeżeli Wy jesteście doładowane, naładowane, to macie zupełnie inną energię i zupełnie inne podejście do dziecka, niż jak jesteście niezadbane o siebie, wtedy pojawia się zmęczenie, pojawia się frustracja, pojawia się wkurzenie, i my to wszystko przelewamy na dziecko. A te trudne emocje, pamiętajcie o tym, że to jest nasz problem, nie dziecka. Nasz problem. Pozbądźcie się lęku. Postarajcie się pozbyć lęku. Lęku przed oceną innych, tego jak inni nas ocenią. Bo niezależnie od tego, jak nas ocenią, to my i tak jesteśmy cudowne. Najlepsze, fantastyczne. Niech sobie oceniają. Słuchajcie, to jakby życie się toczy dalej, nie uzależniajmy siebie i tego, kim jesteśmy, jakie jesteśmy, od tego, co powiedzą inni, jak nas ocenią. A kij im do tego, co sobie tam, wiecie. Trzeba umieć sobie gdzieś tam postawić tą granicę i pozbyć się tego lęku, oceny innych, ale też oceny siebie. Bo siebie oceniamy. I to bardzo krytycznie, bardzo drastycznie. Każdego dnia. I to też nie jest dobre, jeżeli to idzie w sam krytycyzm, jeżeli jest to nadmierne, to my nie możemy być dobrą mamą wtedy, bo my widzimy w sobie same złe rzeczy. Jeżeli my się krytykujemy, to my same siebie tłamsimy. My same sobie każdego dnia to poczucie własnej wartości, tą samą ocenę upychamy tam, wiecie, butem przygniatamy do ziemi. No to jak my mamy być cudowną mamą, najlepszą mamą na świecie? Jak mamy to zrobić? Musimy nad tym pracować. Pamiętajcie o tym, że jesteście ważne, jesteście dobre, jesteście kochane, jesteście najlepsze.
Włóżcie sobie to do serca, do środka. Znajdźcie w sobie ten spokój wewnętrzny. Ten spokój wewnętrzny, który wam będzie mówił i dawał wam poczucie, że wy jesteście najlepszą mamą na świecie każdego dnia. Bo dla waszego dziecka jesteście najlepszą mamą na świecie. I zawsze będziecie. Niezależnie od tego, czy macie lat 15, 20, 30, czy popełnicie błąd jeden, drugi, trzeci, czy popełnicie taki, czy popełnicie taki, czy jesteście wysokie, czy jesteście niskie, czy, nie wiem, macie taką metodę wychowawczą, a macie taką, zawsze jesteście najlepszą mamą dla swojego dziecka, jaką możecie być. Najukochańszą, najcudowniejszą. I to się nigdy nie zmieni, cokolwiek byście zrobiły. Pamiętajcie o tym. Bardzo was proszę, żebyście sobie to włożyły do serducha. Jesteście cudowne, takie, jakie jesteście. Po prostu. I to chyba wszystko. Tak patrzę sobie z tych moich notatek, co chciałam wam powiedzieć. Tak mi się wydaje. No i teraz chciałam zerknąć. Teraz te pytania, co wam zadałam na początku, to pytanie, które wam zadałam na początku. No i były te odpowiedzi, tak? Mama najlepsza na świecie to jest taka, która jest sobą, dba o swoje pociechy, jest troskliwa, odpowiedzialna, wspiera w trudnych chwilach, zawsze wysłucha. Tutaj pojawiło się hasło nieidealna. I słuchajcie, no i to jest najpiękniejsza odpowiedź, bo ta najlepsza mama na świecie to jest ta nieidealna właśnie. Także Asiu, no podsumowałaś to pięknie. Tutaj też na Instagramie dziewczyny pisały, teraz też sobie cofnę tam, żeby zobaczyć, co wy tam pisałyście. Oczywiście, wypisałyście same ważne rzeczy. No wyspana, kochająca, no właśnie wyspana. Ja wiem, że nie jest łatwo z tym wyspaniem, że to nieprzespane noce, że to po prostu, ja wiem. Natomiast o ten sen też można zadbać. Pamiętajcie o tym, że wasze dzieci mają ojców, że wy macie mężów, partnerów. Oczywiście wiem, że są sytuacje, w których jesteście samotną mamą, albo się właśnie rozstajecie z waszym partnerem, rozwodzicie się z mężem. Okej. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten mężczyzna dalej pozostaje ojcem waszego dziecka. I on nie dość, że ma takie same prawa, to ma takie same obowiązki. I jego obowiązkiem też jest o to dziecko dbać. I on może was wesprzeć i was odciążyć w wielu rzeczach, a nawet musi to robić. Sorry. Takie jest życie. Taka jest rola matki, ojca i tak dalej. Wyrozumiała, szczęśliwa, cierpliwa, która jest sobą, realizuje siebie, kocha siebie i życie. Kocha siebie. No właśnie, dziewczyny. Czy wy kochacie siebie? Zadajcie sobie takie pytanie. Same sobie. Gdzieś tam do środka, do wnętrza. Czy wy kochacie siebie? Bo jeżeli wy nie kochacie siebie, to jak macie kochać swoje dziecko? Wiecie, to jest tak, że wszystko się od nas zaczyna, tak? I jeżeli my mamy dawać, mamy wychowywać, mamy wspierać, pomagać, być kochające i tak dalej, no to wszystko się od nas zaczyna. Pokochajcie siebie, bo jesteście cudowne, jesteście najlepsze, naprawdę. Z całą tą paletą, słuchajcie, waszych wad, waszych błędów, tego wszystkiego. Pokochajcie siebie. Bo jeżeli wy, wiecie, z czym to też się wiąże? Z tym, że jeżeli wy kochacie siebie i macie taki do siebie pozytywny, dobry stosunek, to wasze dziecko was obserwuje. I to, co wy możecie na przykład, czasami się mnie pytacie, co możecie zrobić, jak możecie wzmocnić poczucie własnej wartości waszego dziecka. O tym będę trochę mówić w najbliższych tygodniach, będę ten temat poruszać. Natomiast pamiętajcie, że poczucie własnej wartości dziecka kształtuje się od samego początku, od maleńkości. I pamiętajcie, że te małe dzieci, one się uczą przez obserwację, przez naśladowanie, przez modelowanie, przez przykład.
Więc jeżeli na przykład my chcemy powiedzieć, nauczyć dziecka, że jest super cudowne, że niezależnie od tego, czy jak ono wygląda i tak dalej, jest fantastyczne, ale my same siebie nie akceptujemy i mamy do siebie niefajny stosunek, nasze dziecko to widzi. Widzi, jak my traktujemy siebie. I jak ono ma uwierzyć to, co my mówimy do niego, żeby ono jakby sobie tak budowało to poczucie własnej wartości? No, od nas się zaczyna. Pokochajcie siebie. Jeszcze raz to powtórzę, bo to jest niesamowicie ważne. Zawsze potrafię wysłuchać, zawsze jest po mojej stronie, po prostu wiem, że chcę dla mnie jak najlepiej. Dobra, też taka będę. I to jest też fajne, wiecie, że zapomniałam, kochana, jak ty masz na imię, znaczy kojarzę cię po prostu po niku, ale zapomniałam, jak masz na imię, ale wiecie co, jest tak, że ty nie napisałaś tego, że chciałabym taka być, tylko napisałaś, też taka będę. I to jest niesamowita wartość, bo to pokazuje, że ty wierzysz w siebie. Że ty wierzysz w to, że jesteś cudowną mamą. Że jesteś najlepszą mamą na świecie dla twojego dziecka. Bierzcie przykład, dziewczyny, pozostałe mamy. Wy też takie będziecie. Będziecie takie, jakie chcecie być. Jeżeli macie fajne mamy, znaczy wszystkie mamy są fajne, tak? Tylko, że wiecie, czasami jest tak, że te nasze relacje z tymi rodzicami no nie do końca się fajnie układają, tak? O tym też wiemy, to też tematy poruszaliśmy. Matka idealna to mit. No oczywiście, że mit. Pięknie. Dobrze, że o tym wiecie, przynajmniej część z Was, a ta część z Was, która myślała, że jednak ta mama idealna istnieje, to po dzisiejszej transmisji już tak nie będzie myślała. Będę myśleć przed snem, znów nie przez Pana noc. No bardzo Cię, kochana, przepraszam. Wolałam jednak, żebyś tą noc przespała, bo sen jest ważny i ta wyspana mama to szczęśliwa, dobra mama, najlepsza. Natomiast to też jest dla mnie bardzo ważne. Wiecie, że ja bardzo sobie cenię to i to jest dla mnie największą wartością, jeżeli Wy po takiej mojej transmisji macie jakąś refleksję. Jeżeli ja Was coś uruchomiłam, jeżeli nad czymś się zastanawiacie, coś analizujecie, coś Wam zaświeciło, coś Wam kliknęło, to jest dla mnie największa wartość. Naprawdę, no bo jakby taki jest cel. Po to ja Wam tutaj mówię, to co mówię, chcę, żeby się z tego wyciągało jak najwięcej. Dlatego, no bardzo Cię, kochana, przepraszam, ale bardzo się cieszę z tego, że będziesz miała tą nieprzespaną noc. Ciężko nauczyć się odpuszczać. Tak, mówiłam o tym na piątkowym live'ie. Bardzo ciężko się nauczyć odpuszczać, szczególnie jak się jest typem perfekcjonisty. To jest bardzo trudna sztuka. Wiem coś o tym, bo sama się tego bardzo długo uczyłam. Zresztą cały czas się uczę. Cały czas się uczę. Moje dziecko mnie uczy każdego dnia odpuszczać. Także na pewno jest to warte tej pracy i tej nauki. Czy to prawda, że dziecko będąc mamą pierwsze 3 lata lepiej się rozwija? Sandra, powiem tak, pewnie tak jest, natomiast domyślam się, że to pytanie dotyczy tego, co się dzieje z dzieckiem, jeżeli ono na przykład w wieku 1,5 roku, 2 lat pójdzie do żłobka. Ja nie jestem przeciwniczką żłobków. Moje dziecko też chodziło do żłobka, poszło jak miało 1,5 roku. Nie uważam, żeby coś było z jego rozwojem, z naszą relacją, z naszą więzią, nie tak. Są też różne badania psychologiczne, które potwierdzają, że faktycznie te pierwsze 3 lata życia są kluczowe, są krytyczne i że ta więź z mamą i tak dalej. Nie chcę tutaj chodzić jakby w większą dyskusję i polemikę, dlatego że no, każdy ma takie podejście, jakie ma. Ja uważam, że to nie jest zło wyrządzane dziecku, że żłobek to nie jest zło, że to nie jest krzywda. Wiem, że też jesteście Wy, niektóre, część z Was, które mnie obserwują, które są ze mną, które są ze mną od bardzo dawna, od początku albo w ogóle od dawna, niedawna, które tak uważają, że w życiu by nie dały dziecka do żłobka, że żłobek to jest zło, że koniec, kropka, że dopiero 3 lata życia i dopiero potem przedszkole, ale mimo wszystko jesteście ze mną, bo wiecie, to, że się różnimy w tej jednej kwestii, to jakby to w innych się zgadzamy, tak? Natomiast tak jak mówię, faktycznie to jest ważne, 3 lata pierwsze, ale nie uważam, żeby to było wyrządzenie dziecku krzywdy, tak? Ale to jest
tylko i wyłącznie moje zdanie. Znaczy pewnie nie tylko i wyłącznie, bo myślę, że dużo z Was też tak myśli. Natomiast takie jest moje zdanie. W oczach swoich dzieci jesteśmy idealne. No właśnie. I o tym pamiętajcie. Dzięki Dorotko, że to napisałaś, bo tak jest. To jest tylko potwierdzenie tego, co ja napisałam. Gosia, no właśnie, Gosia, kochana. To Gosia pisała o tym, że nie będzie dzisiaj spała. Przepraszam, Gosiu. No dobrze, słuchajcie, kochane moje. Kończę. I tak jeszcze jakby podsumowując, to po co Was pytałam o to właśnie, dlaczego ta, jaka to jest ta mama. I pięknie napisałyście to wszystko, te wszystkie rzeczy. I one są niesamowicie ważne, ale to nie jest wyznacznik. Wiecie, o co chodzi? Że to wszystko, co pisałyście, nie warunkuje tego, czy Wy jesteście mamą najlepszą na świecie, czy nie jesteście. Tak? Bo czasami będziecie troskliwe, a czasami będziecie tak zmęczone, że tej troski nie będziecie w stanie dać. Czasami wysłuchacie, a czasami po prostu nie dacie rady. Czasami będziecie cudownie się opiekowały, a czasami nerwy Wam puszczą i krzykniecie, i się zezłościcie, ale i tak wtedy będziecie najlepszą mamą dla swojego dziecka na świecie. To jakby pamiętajcie o tym, że Wasze błędy, które Wy popełniacie, one Wam nie ujmują na tym, że jesteście tą najlepszą mamą na świecie. Amen. Słuchajcie, nie wiem, czy coś jeszcze macie, coś chcecie napisać, napiszcie może ewentualnie, nie wiem, czy ta transmisja coś Wam uruchomiła poza Gosią, czy była dla Was przydatna. Bardzo bym chciała, żebyście, jeżeli znacie jakieś mamy, które mają trochę problemy z tym, jak widzą siebie jako mamę, jak traktują siebie jako mamę, że sobie nie radzą z błędami, że jest ciężko, to udostępnijcie jej tą transmisję. Prześlijcie im, dajcie im znać, że tu jest taka transmisja, że jestem taka ja i że tutaj dostaną wsparcie, bo ta transmisja miała być wsparciem dla Was, tak? Miała Wam pokazać pewne rzeczy, otworzyć Wam pewne rzeczy, ale też po prostu Was wesprzeć, zwyczajnie wesprzeć w tym codziennym macierzyństwie, w tych trudach. Zasadniczo, wiecie, no, staram się wspierać Was każdego dnia, tak? Cała to moja inicjatywa Pomogę Ci, Mamo, ma główną misję wsparcia. Natomiast dzisiaj też tymi rzeczami, które chciałam Wam powiedzieć, które może gdzieś tam Wam coś otworzyły, coś uruchomiły, też jakby tym też dodatkowo chciałam Was oczywiście wesprzeć. Też tak kiedyś uważałam, puściłam Zuzkę do żłobka i nie żałuję. Ona uwielbia chodzić do żłoba, a ja się cieszę, że jestem szczęśliwa. No właśnie, słuchajcie, to jest decyzja bardzo indywidualna, każdy robi jak uważa, nie należy szukać potwierdzenia w innych, bo każdy ma inne podejście, tak? Jedni dadzą do żłobka, inni nie dadzą, jedni zrobią to, drugi dadzą to. Wiecie, no. Ale to nie temat, słuchajcie, żłobka, także patrzę, coś tam tutaj wysyłacie, jakieś serducha, buziaki. No dobrze, to żeby nie przedłużać, bo już późna pora. Właśnie myślę nad żłobkiem i fajnie, że powiedziałaś swoje zdanie. Bardzo proszę, bardzo się cieszę. Jak coś, to ewentualnie zapraszam na brief, napisz wiadomość prywatną, to ja też, jakbyś miała jakieś wątpliwości czy coś, to zapraszam. No dobrze, a czekajcie, tu coś jeszcze, tutaj na dole się jeszcze coś przewinęło. Aha, wy tutaj dołączałyście. Ania, uśmieszek, buźka, lecą serducha. No dobrze, słuchajcie. Dziękuję za posty i za wsparcie. Bardzo proszę, kochana. Dziękujemy za transmisję. Dużo ważnych rzeczy zostało poruszone. No dobrze, słuchajcie, i to jest dla mnie najważniejsze, bo wiecie, ja już zrobiłam dla Was kilkadziesiąt transmisji, odkąd jakby zaczęłam je robić w ramach Pomogę Ci, Mamo. I powiem Wam, że to jest tak, że ja przed każdą transmisją jeszcze mimo wszystko, wiecie, że się stresuję. Naprawdę, bo ja bym chciała strasznie Wam pomóc, strasznie dużo fajnych rzeczy Wam przekazać, dużo wartościowych. No i nigdy nie wiem, jak to wyjdzie, tak? Bo to wszystko idzie na żywo. Więc wiecie, jak to różnie bywa. Emocje, stresy i tak dalej. No, nikt nie jest idealny, ja też nie i tak dalej. Także Jezu, dziękuję, kochana. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. No właśnie, moje drogie. Także jakby też już tak na koniec wszystkiego dobrego dla Was. Z całego serducha mojego chciałam Wam życzyć wszystkiego najpiękniejszego, najcudowniejszego. Żeby to Wasze rodzicielstwo, żeby to Wasze macierzyństwo było przepiękną drogą, przepiękną rolą, którą macie do odegrania, a nie życiową misją, tak?
Także Jezu, już się wzruszam, masakra, słuchajcie. Bądźcie tak kochane, tak dobre, jak jesteście, tak cudowne, jak jesteście, bo jesteście cudowne. Jezu, masakra. No widzicie, co zrobiłyście. Jesteś dla mnie wsparciem na każdy dzień, Jezus. No to nieźle. No to w ogóle już teraz to wiecie, popłynęłyście. Wy wiecie, że ja się wzruszam, że ja w ogóle jestem mega wrażliwą osobą i no i się wzruszam. No i jak widzicie, proszę bardzo, macie tutaj na tacy. Zaraz zobaczę tutaj. O Jezu, tu jeszcze pisałyście. Była przydatna. Każda mama ma w sobie pewnie jakieś ziarenko niepewności, stres, niewyspanie, zmęczenie. Często nie pozwala być taką mamą, jaką by się chciało być. Często łapią mnie takie myśli. Przypomniałaś mi, żebym myślała pozytywnie. Wiecie co? Dzisiaj gdzieś mi taka piosenka przemknęła. Always look on the bright side of life. Czyli zawsze staraj się patrzeć na tą jaśniejszą stronę życia. I starajcie się to robić każdego dnia. I wiecie co? Jeszcze Wam powiem jedną rzecz. Poprowadziłam wczoraj transmisję. Prowadziłam wczoraj wykład na targach Mama Wil odnośnie trudnych emocji rodziców. I tam powiedziałam taką jedną ważną rzecz, którą Wam chciałabym też dzisiaj powiedzieć. Magda napisała: nie krępuj się, już czas na demakijaż. No tak, to prawda. Już w sumie będę miała mnie do zmywania. I o czym chciałam powiedzieć? Że wiecie co, pamiętajcie też w tych trudnych chwilach, w których Wam jest trudno jakby patrzeć na tą jaśniejszą stronę życia, to pamiętajcie o tym, że Wasze dzieci się rodzą z natury dobre. Dzieci są dobre. I dzieci zawsze chcą jak najlepiej. Dzieci się zawsze starają jak najmocniej z całego swojego serca. I jakby ważne jest to, żeby sobie w tych trudnych chwilach przypomnieć to właśnie, że one są dobre i chcą jak najlepiej. A to, że się dzieje inaczej, że one się zachowują niegrzecznie w cudzysłowie, pamiętajcie, że to nie jest dlatego, że one chcą coś na złość, chcą coś celowo, chcą Was zdenerwować i tak dalej, że one są złe. Nie. One po prostu sobie z czymś nie radzą w tym momencie. Jest im ciężko, są małe, nie mają jeszcze tych umiejętności i łapią się, chwytają się różnych rzeczy, które im pomogą sobie z tym poradzić, które im pomogą zaspokoić te potrzeby. Dlatego, że pamiętajcie, że za każdym zachowaniem, i za dobrym, i za złym, zawsze stoi jakaś potrzeba. Więc jeżeli nasze dziecko się zachowuje niefajnie, trudno, to tam jest z tyłu jakaś potrzeba niezaspokojona, dziecko się z nią zmaga i potrzebuje naszego wsparcia. Także pamiętajcie o tym, że dzieci są z natury dobre. Takie się po prostu rodzą, tak? Rodzą się dobre. O, i tu widzę właśnie, że słuchajcie, o, mi się rozmazało. No widzicie, no to był prawdziwy live, słuchajcie, łzy poszły. Wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta. To chyba dla wszystkich mam, Kasia pisała. Natalia się spóźniła. Natalka, to będzie zapisane, nigdzie nie zniknie, także... Ciężko być idealną, gdy ma się zazdrosnego trzylatka i rocznego uczącego się chodzić synka. Aga, ale mówiłyśmy już o tym, znaczy ja mówiłam. Nie ma czegoś takiego jak idealna mama. Halo? Nie ma idealnej mamy. To jest mit, to jest fikcja, nie istnieje. Natomiast jeżeli jakby masz gdzieś tam problemy z ogarnięciem tej sytuacji, to zapraszam Ciebie na konsultacje prywatne, to Ci pomogę po prostu. A no tak, Kasia napisała, ja mam gorzej, trzylatka i tygodniowy noworodek. No tak, bo Kasia urodziła tydzień temu. W ogóle też mi się zrobiło przecudownie miło, bo dzień po porodzie w ogóle dostałam zdjęcie, słuchajcie, tego dziedziula małego, więc to też mi pokazuje, jak, że też jestem ważna dla Was, tak, że jakby skoro takie rzeczy mi... Pamiętacie o mnie w takich chwilach, gdzie wiecie, no dzień po porodzie to człowiek marzy o tym, żeby się poczuć dobrze, żeby go nic nie bolało, a Wy mi to jeszcze zdjęcia swoich dziedziulków małych noworodków wysyłacie. No dobrze, mam to samo, chcę jak najlepiej, ale czasem nie mam siły. I masz do tego prawo, Kasia. Masz prawo nie mieć siły. Naprawdę, nie jesteś robotem, nie jesteś jakimś tutaj, wiecie, nie jesteś machiną, maszyną. Masz prawo nie mieć siły. To tyle. No dobrze, słuchajcie, nie przedłużam już. Strasznie mi tutaj fajnie z Wami. Wzruszyłyście mnie oczywiście, tak? Czekajcie, bo mi tutaj coś się zacięło. Nie no, jesteś dla mnie wsparciem na każdy dzień, to po prostu mnie rozwaliło. Słuchajcie, kończę. Wszystkiego cudownego, pięknego. Widzimy się, słyszymy się od jutra dalej w kolejnych postach, kolejnych transmisjach, stories i tak dalej. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Wszystkiego cudownego. Jeszcze raz
I pamiętajcie o tym, że jesteście najlepszą mamą na świecie. Każda z Was osobna i wszystkie razem. I ja też jestem najlepszą mamą. Mimo, że popełniam błędy, robię też czasami źle. Takie życie, słuchajcie. Dziękuję. Wyłączam się tutaj, najpierw się wyłączam. Żegnam się z Facebookiem. Buziaki dla Was, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Dobra. No i z Wami moje kochane instagramowe mamy, chociaż widziałam chyba tutaj Tomka, jednego tatę, może się więcej tatów przewinęło, no to z Wami też się żegnam. No i słyszymy się jutro, tak? I teraz ja płaczę, o Jezus! No tak, bo to jest, wiecie, to też jest zaraźliwe, te płacze, emocje, no jak będzie neurony lustrzane, pamiętamy o tym, że mamy neurony lustrzane i tak jak dzieci odzwierciedlają nas, nasze zachowanie i wszystko, tak my dorośli też, tak? Jak ja się śmieję, to pewnie część z Was też tam się uśmiecha po drugiej stronie. Jak zaczęłam płakać i się wzruszać, to też się wzruszyłyście, na przykład Żanetka, tak? No, Jezu, jakie serducha lecą, wszystkie piękne. Boże. Idziesz pobiegać? No szalona. O tej porze? Szalona mama, naprawdę. No dobrze, moje kochane. Trudno mi się z Wami rozstaje zawsze na tych transmisjach, jeszcze już teraz po tych wszystkich emocjach, jak mi zeszło to wszystko. Fajnie, dobra. Ściskam Was i do usłyszenia. Buziaki, pa, pa.